do nas pani, która miała problem z dojazdem z Łęczyckiej na rehabilitację, postanowiliśmy wtedy swoim prywatnym samochodem ją po prostu dowozić. Stąd był pomysł. To nie jest pomysł nowy, bo w Polsce w kilku miastach funkcjonują takie projekty. Natomiast nasz, myślę, że jest na tyle przełomowy, że postanowiliśmy, że będzie to darmowe dla seniorów, tak? Na tyle, na ile się da. Trzeba podkreślić, że przede wszystkim inicjatywa sama powstania takiej taksówki jest niezmiernie istotna i niezmiernie ważna. I tutaj należy się faktycznie pokłon zarówno stowarzyszeniom, ale również i władzom samorządowym naszego miasta, że chcą wziąć w tym udział i że wyciągnęły rękę do osób potrzebujących. Na pewno jest to niezmiernie ważne. Myślę, że w trakcie działania będziecie Państwo doskonalili jeszcze ten warsztat, bo właśnie chociażby to, że zdarza się, że pacjenci najpierw chcą, potem właściwie nie przystępują do realizacji, a nie informują. Tak jest tak samo i w szpitalu się zdarza, także to nie jest nic nowego. Może zacznę od tego, bo też możecie być Państwo ciekawi, jak my się rozliczamy, jak wygląda karta przejazdu. Jako, że my nie zbieramy żadnych danych osobowych, więc zapisujemy, skąd jedziemy, dokąd jedziemy, w jakim celu jedziemy, płeć oznaczamy i ile dana osoba ma lat. Tutaj Beata wspomniała, pierwszy kurs był rzeczywiście 7 maja, natomiast tak naprawdę my zaczęliśmy jeździć dopiero od 10 maja. Proszę Państwa, do tej pory przez tydzień, bo nie będę liczyła poniedziałku, poniedziałkowe dzisiejsze dane, mogę to podać tutaj. Natomiast przez pierwszy tydzień zrobiliśmy 61 kursów. Żeby też była jasność, kurs to jest, jeżeli jadę do pani i teraz od pani do szpitala, nie liczę jako kurs tego, że ja muszę do pani dojechać, tylko jako kurs liczę ten przejazd, kiedy przewozimy jakąś osobę. Wykonaliśmy 61 kursów. No więc tutaj większość kursów, które są to panie. Pań przywieźliśmy 51, panów 10. Jeżeli Państwa interesuje, ja jestem w stanie to rozbić też na grupy wiekowe. Tylko nie wiem, aż tak szczegółowo nie ma. Mogę też powiedzieć, w jakim celu było najwięcej kursów, bo to też. Więc najwięcej kursów to są kursy rehabilitacyjne. Drugie miejsce na równi zajmują dowozy na szczepienie. I ostatnie miejsce są to przychodnie, dowozy do szpitala. Jak się nam udaje, zawozimy kogoś, przywozimy też z powrotem. Do dnia dzisiejszego, to jest tak cirka, zrobiliśmy w ciągu tygodnia około 500 km. Jeżdżąc po mieście, tyle. Jeżeli mogłabym, to mam taką prośbę, bo Państwo jesteście z mediów, żeby ludzie, jeżeli do nas dzwonią, zamawiają kurs i chcą zrezygnować z kursu, niech zadzwonią, niech odmówią ten kurs. Bo my jedziemy, dzwonimy, a nikt telefonu nie odbiera. Bo my nie bierzemy nawet numeru mieszkania. My czekamy pod klatką. Ważna rzecz też jest taka, że osoba, którą przewozimy, może być z osobą towarzyszącą, natomiast z pomocą musi wsiąść sama do samochodu. Jak widzicie Państwo, my nie mamy miejsca na wózek inwalidzki. Udaje nam się wcisnąć do bagażnika balkonik, natomiast mamy miejsca tyle, ile mamy. To jest taka prośba. Zamawiasz, jeżeli rezygnujesz, no może tak być, są sytuacje losowe, zadzwoń, powiedz, że rezygnujesz z tego kursu, żebyśmy my na darmo nie jeździli. To skrótowo tyle. Na koniec również chciałabym zaapelować do dyrektora biura pani poseł Moniki Falej, do pana Ryszarda Klima, który gdzieś tam w swoim wpisie, na którymś z portali stwierdził, że jesteśmy zadowoleni z ochłapu, jaki dostaliśmy od prezydenta. Owszem, jesteśmy zadowoleni. 10 tysięcy uważam, że to jest znaczący ochłap, bo dzięki temu możemy wielu emerytom pomóc, wesprzeć, dowieść. I chciałabym, życzyłabym sobie, żeby drugi taki ochłap dostać od pani poseł. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Są to początki,